24 godziny wstąpiłem do marynarki wojennej i mamy przed sobą kupę zabawy. Kontynuując naszą serię ze służbami mundurowymi, dzisiaj wyruszymy w morze. Marynarka wojenna to rodzaj sił zbrojnych, który odgrywa istotną rolę w obronie Polski oraz ochronie jej strategicznych interesów na morzach. Jako jedyni działają w powietrzu, na wodzie, pod wodą i na lądzie. Generalnie marynarka jest słynna ze swojej wyjątkowej atmosfery, której dzisiaj, mam nadzieję, doświadczymy. Ostatnio Was nie doceniłem, także umówmy się, że 80 tysięcy polubień odblokowuje kolejny film, a jest to dodatkowo boost dla mojego kanału, który mam nadzieję subskrybujesz. Wszystko jasne? Wszystko jasne. Dzisiaj mamy, moi drodzy, pierwszy dzień, bo będą to dwa dni. Dzisiejszy dzień składa się z takiego egzaminu fizycznego, jak to zawsze jest. Sprawdzimy, czy tak, ręka jest zdrowa nadal. Dokładnie. Mamy ze mną Damiana Przybysza, który jest rzecznikiem prasowym. Spędzi z nami cały materiał, będzie gdzieś tam za kamerą dopowiadał różne ciekawostki. Jest kapitanem, także już ma spory staż. Ile lat? 13 lat. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło dobrze. Biceps nie boli, ale różnie to bywa. To są golfiści wszyscy. Oj. Fajna hala. Duża, nie wiedziałem, że taka duża jest. Dzień dobry. Witamy Cię serdecznie w 3. flotyli okrętów w marynarce wojennej RP. Z tego co widzieliśmy, miałeś tam pewne uszkodzenia u atyciaków. Tak jest. Musimy zobaczyć, czy ta ręka da radę, czy w morzu nie będzie jakichś tam większych problemów. W związku z tym rozpoczniemy od małego testu sprawności fizycznej. Nie będzie to taki klasyczny test wychowania zaliczeniowy. No. Teraz sprawdzimy Cię w jednej z konkurencji, które rozgrywane są w ramach Mistrzostw Wojska Polskiego i Mistrzostw Marynarki Wojennej. I o tym wszystkim opowie Ci i przeprowadzi przez to nasz szef sekcji wychowania fizycznego, komandor podporucznik Marcin Kołoszuk, nasz super mistrz Wojska Polskiego w wielu tego typu dziedzinach sportowych. Ciągnie nam naszą tutaj reprezentację bardzo, bardzo wysoko. OCR-owe takie rzeczy, czy co to do czego to porównać można do biegów? Myślę, że tak. Najbliższe temu będą właśnie OCR. Fajnie, widać. Sylwetka jest. Więc no tutaj widzę zjadacz. No, robimy to zaliczenie. Biceps wrócił troszkę tak już do sprawności, ale gula jest, powiedzmy. Gdzieś tam parę włókien jeszcze jest zesztywniałych. No, jeżeli chodzi o moje uszkodzenie, to największe obciążenie czuję przy wiszeniu na drążku, nie? Przy pełnym wyprostowaniu, przy pełnym wyciągnięciu włókien, ale myślę też, że minęły 3 tygodnie od tego uszkodzenia i jest to chyba najwyższa pora, żeby zacząć to mobilizować trochę te mięśnie. Gotowi, rozgrzani. Pierwszą z konkurencji wielobojowego żołnierskiego jest wspinanie się po linie. Dowolność wejścia możemy wejść za pomocą samych rąk lub za pomocą też rąk i nóg, tak? Możemy wejść. Okay. Wygląda to w ten sposób, że wyskakujemy, zaplatamy nogi, wspinamy się i kolejny. Raz, dwa. Okej. Okay. Będzie okej, okay. Nie, tak, to tak muszę. Można zeskoczyć? Można. Najlepsi zawodnicy tutaj na Mistrzostwach Wojska robią czasy około 3,4 sekundy, tak? I robią to na 2 razy. Na miejsca, gotów, hop! Ja. 3,51. Wy na automacie te nogi nawet na ślepo już wkładacie, znaczy, nie? Obserwujesz cały czas, trzeba. Damy radę, będziemy nadrabiać. Czyli co, przechodzimy na następny tak, element? Tak, tak, no. Kolejna konkurencja wielobojowego żołnierskiego to biegowy test siłowy. Zaczynamy od skłonów tułowia z pozycji wyjściowej, czyli wyprostowane ramiona, skłon do czerwonego szczebelka, tak. Dotykamy piłką, łapiemy ketlę, robimy slalom między tyczkami. Ten taki się wydaje, kurczę, płaściutki. Ważą 17,5 kg. Może specjalnie. Często leżą. W podłożeniu biegniemy do materaca, na którym wykonujemy przewrót nad piłką. Przez piłką? Tak? O tak. Kurde, a tu co? A tutaj właśnie... 2 podciągnięcia. 3. Pierwsze podciągnięcie... Jaki tutaj manewr? Pierwsze możesz wykonać z wyskoku. Raz, dwa. Co jest dwa? Dopiero? No. I tak naprawdę jest takie jedno pełne podciągnięcie jakby, w no, sensie... Praktycznie tak. O kurde! Dobra, patrz. Złam się jak do wymyku. Dobra. O właśnie, 2. I 3. Pierdziele. Dokładnie. Okej. Okay. Tylko za bardzo cię przy tym trzecim do przodu. No dobra. Wykonujemy przewrót. Poręcze musimy pokonać górą. Pierwsze pole między podporami. Tutaj drugie w środku i trzecie na ostatniej żerdzi za podporą. Minimum 3 dotknięcia tych żerdzi. Okay. A możemy zrobić nawet i 10, tak? Jeżeli ktoś nie potrafi.
O kur... Można oczywiście przejść rowerkiem albo w taki sposób, tak? To są gimnastyczne normalne, tak, te, dokładnie. Więc fajnie. Pamiętamy, ile to kosztowało, jak nagrywałem z gimnastykami, to oni mówili. 3 razy trzeba pokonać ten odcinek, znajdując się w tym polu linii czerwonych. I dobiegamy do mety. Dobra, to robimy i zaliczamy to i jedziemy na okręt, płyniemy. Chcesz magnezję? No pewnie. No już starczy, nawet git dużo. Dziękujemy. Wiesz, waży się wyjścia w morze. No tak. 7 sekund to jest ten taki czas minimalny, powyżej już się odejmuje punkty. Dobra. Także... Na miejsca. Gotów. Hop! O, trzymaj. 4,94. Biorę to. Byle do okrętu. No dobra, czyli to jest pierwszy i teraz lecimy ten tor. To kto robi pierwszy? Najpierw demonstracja, czy później? Na miejsca, gotów, hop! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oj, oj. Yeah, pierwszy. Yeah. 28-13. Ja pierdzielę. Ja bym dodał 10 sekund, zobaczymy, no. Żeby nie było marzeń, tylko szef sekcji tutaj, kurczę, takie wyniki wykręca, to mamy kolegę. Kolega też przeleci, co? No dobra. Kolega pewnie jest pierwszym prawą ręką. Wchodzi na instruktora pewnie, jak nie ma trenera. Na miejsca, gotów, hop! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. 29-30. Uuu, mistrzu. Ile masz lat? 35. To jeszcze git. Luźno. To się nie liczy. I trzymam piłkę już. Tak. Dobra. Na miejsca, gotów, start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja cię, w ogóle za szeroko. Rzeczywiście. Trzymaj jedną i drugą z przodu, nie? No trzeba się przyzwyczaić. No bo bym chciał, wiesz, to chociaż tak 37 to bym chciał zrobić. Git. Na miejsca, gotów, start! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie dotknąłem. Stajesz. Nie dotknąłem raz. Dobra. Ostrożnie. Dobra, leć, leć, odłóż i sprint, dawaj. Przewrót. 3 razy drążek. Raz, dwa, trzy. Dobra, i przeskok. 37-69. Już nie chciałem, żeby było coś, że wiesz, że niezaliczone. Ale ręka działa. Kolejna konkurencja, bieg 15 na 15. Startujemy ze środka, dobiegamy do piłki, musimy jej dotknąć. Wracamy na środek, tu jest liczone jako jeden, tak? I tak 15 razy kończymy na środku. Dobra, wystarczy. Raz to jest od piłki do linii. Tak, pobiegnę z tobą, pociągnę cię trochę. Najlepsi robią w granicach 47 sekund. 55 polecisz, będzie dobrze. To już zapompowanie będzie w takie miażdżące, no dobra. Na miejsca, gotów, start! Ale... Na miejsca, gotów, start!
trakcie, kiedy patrzycie, jak ja się tutaj pięknie zajeżdżam, to rzucę Wam informację, że jeżeli robicie zakupy na Amazon, to mam dla Was bardzo dobrą informację, ponieważ podobnie jak ostatnio, widzowie mojego kanału będą mogli skorzystać z 5-krotnie większego cashbacku, co w sumie wynosi 25%. Żeby skorzystać z promocji, wystarczy, że wejdziecie na sklep, korzystając z linku w opisie pod tym filmem. I bardzo ważne, to jest indywidualny link generowany tylko dla mojego kanału. Zwiększony cashback naliczy się automatycznie. Pamiętajcie tylko, że promocja będzie ważna do 26 października. Tutaj podziękowania dla serwisu Letyshops, który jest sponsorem dzisiejszego materiału. Jest to serwis internetowy, który oferuje wszystkim zwrot części wydanych pieniędzy w postaci cashbacku, czyli realnych pieniędzy, które możecie w każdej chwili przelać na swoje konto bankowe. Wchodzicie na stronę, szukacie odpowiedniego dla siebie sklepu, wybieracie go i sprawdzacie, jaki obecnie oferowany jest cashback. Całkiem sporo, dedykowany link dla mojego kanału, ważny do 26 października. O k***a. Ale masakra. 53. No to ładnie. Zaliczone. Słuchaj, no mogę ci powiedzieć, że jak ewentualnie będziesz miał zapasy, to może być okazja, schodzisz nogi, może może coś pomoże. W Bałtyku, rozumiem. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Poproszę mój mundur. Już nie mogę się doczekać, co to będzie, także jutro wstajemy, 6.30 pobudka i 7.30 jesteśmy w porcie. Witam Cię w porcie wojennym Gdynia, w trzeciej flotyli okrętów. Wybierzemy się w morze na okręt RP Śląza, który w morzu już jest. I podziałamy. Jak to, nie, jak to się mówi, to jest abstrakcyjne w ogóle, nie? Fajnie, bardzo fajne. Mamy dla Ciebie tam parę zadań przewidzianych, takich typowych, jakie wykonuje każdy członek załogi, który musi przejść przez wszystkie szczeble, także będziemy się dobrze bawić. I zaraz będzie łódź podwodna właśnie okręt wpływa. Okręt, właśnie muszę okręt mówić. A studiowałem po tym właśnie i jeszcze i zawsze mam ten problem. Torba biedry zawsze jest w modzie, nie? Ona zawsze ze mną podróżuje. Łysy, zaczynam łysy. Jak początek misji, nie mam żadnych odznak i będziemy zdobywać. Ja pierdzielę, ale tak. Mieszkam w Gdyni, a kiedy ostatnio byłem na otwartym morzu, to nie pamiętam, nie? Zatrzymaliśmy się specjalnie, żeby okręt rakietowy nagrać. On, jak się nazywał? Piorun. Piorun. Z jaką prędkością może płynąć? 25, 28. Czy to dane poufne, a oficjalnie 35? Tam jest włoska frygata rakietowa, w Italii. Jaka włoska? Włoska, włoska fregata! Fregata! Dobra! Nie zgin! Ale beka, kurwa! Nic nie widzę, kurwa! Zimno, błęd! Ja już wiem, że on ma czerwone oczy! Ty, ale ja jak na filmie się czuję, ty. Jak naprawdę, to robi kapitan wrażenie. Philips. Jak do statku kosmicznego bym podjeżdżał. Jest mega sztos. Naprawdę, ja jestem pod wrażeniem. Czeka na was. Dowódca okrętu, tak? Tak. W backupie było trudno, to zobaczycie tutaj. Nie, jak na Marcie byłem. Co, i do góry? Do góry. Ale beka. Do góry nas to będzie ciągało. Gościu, ale petarda. Normalnie, jestem na statku kosmicznym, ja nie wiem. Zobacz. No, jesteś w środku. Witamy na pokładzie ORP Ślązak. Czasem poniosę obowiązki komandor podporucznik Kula, dowódca ORP Ślązak. Witam. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Jak pierwsze wrażenie?
ogromne, ja mówię, awatar, jak z filmu. Trochę za nim mówiłem, bo naprawdę robi to ogromne wrażenie. Zapraszamy następny instruktaż do wewnątrz. Jeszcze na dyżurkę, tak? Yes. Możemy tam podać nazwiska swoje. Tak. Witamy cię na pokładzie okrętu ORP Ślązak. Jest to korweta patrolowa, okręt marynarki wojennej, stąd skrót ORP. Przeznaczeniem okrętu jest udział w obronie polskich obszarów morskich w składzie grup taktycznych. Może działać indywidualnie, jak i współdziałając z okrętowymi grupami zadaniowymi, jak również z sojuszniczymi siłami wsparcia. Już od stopnia marynarskiego wymagamy wiedzy specjalistycznej, wiedzy ogólnej, a również wiedzy historycznej, tak? Na temat poprzednika ORP Ślązak, który w czasie II wojny światowej wykonywał zadania bojowe. Aktualnie będziesz przydzielony do grupy obrony przeciwawaryjnej. Mamy nadzieję, że się sprawdzisz. Będzie to dla ciebie wyzwanie, a jednocześnie możliwość pokazania naszego rodzaju sił zbrojnych i trudu służby. A służba jest bardzo ciężka ze względu na to, że wykonujemy zadania w starciu z żywiołem. Pomimo, że dbamy o bezpieczeństwo załogi przebywania na morzu, to jednocześnie wykonujemy zadanie bojowe, tak? Które jest również dużym ryzykiem dla nas samych. Tak? A jednocześnie... Uwaga, załoga na ciśnienie. Otrzymaliśmy informację rozpoznawczą o aktywności wrogiego lotnictwa z kierunku północno-wschodniego. Prawdopodobnie samolot rozpoznawczy zmierza się w naszym kierunku, namiar 36, odległość 50 mil, air warning yellow. Dzwonisz? Przerwa. Rzep okrętowy, życzymy powodzenia. Pierwsza misja, pierwsza naszywka, pierwszy rzep. Kończymy z kurtuazją, do boju! Z racji tego, że jesteś w składzie grupy awaryjnej, w dziale OPA, będziesz uczestniczył w akcji przeciwpożarowej. Do walki z pożarem wykorzystujemy normalne ubiory strażackie. Do tego masz aparat oddechowy strażacki, hełm z łącznością, sygnalizator bez ruchu, czyli właściwie wszystko to, co wykorzystuje straż pożarna. W pierwszym ataku będzie EJ, drugi atak Kaliborze, Kolszewski, Ziętarski. My już oberwaliśmy jakoś, czy to jest tylko... Nie, no na razie jest zagrożenie. Wykryliśmy samoloty, które są dla nas po prostu wrogie, nie odzywają się, są zagrożeniem, są uzbrojone. No i musimy być gotowi na wszystko. I na obronę powietrzną, ale też i na ewentualne ataki. Widzimy alarm pożarowy, pożar w siłowni, tutaj numer 2, między pokład lewa burta. Pierwszy atak, udać się do FCP. Idziemy. Jest to opa, FCP. Jest. Upuszczam pierwszy atak, trzy osoby. Rzucono wentylację, jeszcze ten ustawiony na pokładzie. Temperatura? Ciepło jak czy nie? No jeszcze ten. Wyjazd pożaru, udał się pierwszy atak, trzy osoby. Wykonano separację elektryczną, można wchodzić w wodę. Cówkę, prądownicę, ty rozwiń. Do końca i dawaj, tam leć do chłopak, do prądownicy. Ja, nie wiem. Wykonano separację elektryczną w rejonie pożaru. Trzy osoby pierwszego ataku. Wystawiono chłodzenie z mety marynarskiej oraz przekładki. Już. Pan przygotowanie chłodzenia 148 oraz 523. Dobra, gasimy. Gorąco, panowie. Zaraz nie trzymam. Ogień bardzo duży. Ledwo co widzę. Ale gorąco! Ale bardzo gorąco! Ty, ale to się jak... Do góry! Uwaga, załoga, strzałaka, ćwiczebny pożar w pomieszczeniu siłowni głównej numer 2, między pokład lewa buta. FCP. Co? Na FCP idziemy. I tu wychodzimy. O. Wymieniamy butle i idziemy dalej, dwa tak. Dobra. Powinieneś mieć cały czas gdzieś 250. Stuwa to już jest mało, bo nie wiesz ile będziesz w ataku, tak? Co ważne, ważna sprawa. Atak pożarowy trwa, nie? To wiesz, gaszenie pożaru trwa, dlatego są kilka ataków, tak? Byłeś pierwszy, próbowaliście ugasić ten pożar. Nie udało wam się, przed drugi atak wymienił was, bo wy już nie dawaliście rady, tak? Za chwilę wymienicie butle i wjeżdżacie z trzecim atakiem. Biega się, czy się tylko idzie szybko. Chodź. Jest to na podwórku. Drugi atak, wycofuję się.
Już chodzimy. Pożar ugaszono, pożar wszystko pod kontrolą. Czekamy na drogę oddymiania. Uwaga, załoga, pożar ugaszono, trwa przygotowanie drogi oddymiania. O tyłu, wóz węża, no. Dobrze, do kogo zostawić, ten teraz? A kurwa on nie! Słody! Dobrze. O morda. Nieźle. Ciekawe, kurde, ciekawe. Nie czułem, że tak się spociłem, nie? A to jest cały zalany, nie? A nie było realnego pożaru, ogólnie. A ja jeszcze, jakby ogień jeszcze był. Mi się podoba strzał tego powietrza, jak cię tak dopina. Ten tlen, jak ci dają? Tak, no, podpina się. Nie symulowaliśmy rannych, którzy normalnie mogliby tam występować, no ale są to kwestie dość niebezpieczne. Tak jak masz rannego, ty go ratujesz jego życie. Więc nie szkodzi, jak przywali głową, kurczę, i sobie rozetnie jeszcze gdzieś tam tą głowę, tak? No oczywiście starasz się go nie uszkodzić mocno, ale sam widziałeś, jak jest ciasno, jak jest ciężko, jak jest w tym kombinezonie i wyobraź sobie, że musisz jeszcze wziąć kumpla i go stamtąd wyciągnąć, nie? Mm-hmm. Tak się zastanawiam, jakie są szanse rzeczywiście, na przykład, czy... No nie można tego nawet do filmu pewnie dać, ale... Co obronienia się takiego... No nie ma w głowie czegoś, nie ma w głowie czegoś takiego, że myślisz sobie już po nas w sumie, ale jeszcze będziemy działać, bo mamy... jakie są szanse na przeżycie? Tutaj już trochę raczej instynkt wchodzi, taki przetrwania, że jesteś jednak na tym okręcie, jesteś na środku morza, do nikogo dookoła, a nagle musisz sobie jakoś z tym radzić, nie? W takich faktycznych sytuacji, no teraz to, co się działo na Ukrainie, tak? Okręt rosyjski Moskwa dostał dwoma rakietami przeciwokrętowymi, dużymi, ciężkimi rakietami. On nie zatonął, on został scholowany przez holowniki i on dopiero zaczął wtedy tonąć. Minęło kilkanaście godzin dosłownie do momentu, gdzie on zaczął tonąć, więc dwie duże rakiety nie skasowały tego okrętu. Dwie rakiety, gdzie nikt nie bronił tego okrętu, a wy dzisiaj broniliście ten okręt przed tym strzałem, nie? Broniłeś. To wszystko dzięki mnie. Dobrze. Najpierw robimy obiad, także zapraszam na kambus. O proszę. Po obiedzie startujemy z tratwą i wtedy tą całą resztą. To są żołądki? Tam? Mi się podoba. Mam swoje jedzenie w razie czego, ale nawet nie będę go wyciągał. Jest normalnie trzy razy dziennie, nie? Czy ile? I coś swojego jeszcze kitracie, czy nie? Pewnie, no ciężko to jeść tak naprawdę, nie? No. Można dokładki brać, czy porcja po prostu jest przypisana? Zazwyczaj tak, zazwyczaj tak. Jak coś zostanie, nie? Śmiesznie to wygląda w ogóle, jak się siedzi w takim mundurze, naprawdę. 100 gramów tu nie ma. No, myślę, że takie 80 gramów mięsa. Makaronu to jest sporo, więcej niż 100 gramów myślę, ale dobre. Aha. 3, 2, 1, fire! A to jak przechodzi starszy stopnie Majdżej, to uszczepujemy miejsce. Dobra, dobra. Tak? Czyli się przepuszcza, tak? Jak widzisz starszego stopnia, ma niestety aktualnie każdy jest od ciebie starszy stopniem, więc jeżeli idzie ktokolwiek, to stajesz łatwiej, frontujesz do niego i przepuszczasz. Najniższy level. Żebyście mieli zobrazowanie, bo nie mogliśmy w środku odpalić węża. No chaos. Ty, ja myślałem, że we mnie ty walniesz. Na kacubie, opatrz, co ty robisz? Jestem. Ale beka, dziękuję. Życie jest piękne. Dlatego trzech, nie? Dlatego trzech. Dwa, on musi się, wiesz, musisz go zagiąć, naprostować i tak dalej, nie? Dlatego wchodzicie pierw z luźnym wężem, rozkładacie linię i dopiero wtedy dostajecie wodę. I teraz, w tym momencie go zarąbiście mocno, musicie trzymać, tak? Bo jak tam woda pójdzie, to ciśnienie pójdzie, tak? No to on wam się nagle napręży, nie? Miejsce oficera wachtowego. Pulpity z tej strony generalnie, radar nawigacyjny. A mogę może...
są jakieś ciągi, jak nie wiem, coś jak alfabet tak, Morsa, tak, czy coś tak, takiego? Tak, tak. Dwa razy to jest akurat skręcam w lewo. Dokładnie. Okay. Jeden krótki skręcam w prawo. To dawaj się dalej. Jeden krótki? Tak. W prawo. W prawo. W lewo. W lewo. Trzy krótkie moje maszyny pracują na wstecz. Trzy. Wylecimy wstecz. No dobra, dobra, dobra. No dobra, idziemy w dół teraz, wędrujemy te schody. Powiem wam, że ledwo moja pięta wchodzi na te schody, ale jest dobrze, nie? Tutaj mamy pomieszczenie mieszkalne oficera. Tak mieszka dowódca pionu operacyjnego. Pion operacyjny zajmuje się właśnie całym budowaniem sytuacji na morzu i wypracowywaniem decyzji, jeśli chodzi o branżę operacyjną. Korzystając z chwili, to wam pokażę, jak wygląda łazieneczka, no nie? Zobaczcie, wszystko tutaj jest. Macie prysznic, macie rozdzielenie, ładnie, kibelek, umywalka. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do etapu, gdzie będziemy robić testy z mojej strony, ponieważ zawsze musi wystąpić taki element. No i będziemy sprawdzać marynarza, marynarki wojennej. Andrzej Ziętarski dokładnie, więc będzie Andrzej podchodził do wyciskania. W międzyczasie powiem, że obracam się i muszę się szczypać, bo naprawdę abstrakcyjny jest ten materiał. Celowałeś tutaj, mieliśmy skąd terrorysty. 57 powtórzeń. Myślę, że będzie ciężko tyle, ale no postaram się po prostu sprawdzić. No jesteś też jakby drobniejszy, no, mniejszy tak, jesteś. Tak, Andrzej, nie denerwuj się. Dobra. Tam się nie denerwował. Dwie piętnastki, gryf olimpijski, 20-kilogramowy, na środku okrętu. Jedziesz, Andrzej! Gotowy? Dobra, to lecisz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, ja się nie odzywam. Trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia, dwadzieścia dwa, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, trzy, jeden, trzy, dwa, awans na wyższe na wyższy stopień wszedł. Gratuluję. Właśnie jaka waga? 83 kg. 83 kg. To też nie jest tak mało, to ty jesteś tutaj, wiesz, ukryty, przytyrany. To co, 64 czy ile? 64. 320 zł na akcję wspierającą Gosię Czap. Gratuluję, naprawdę mega wynik. Jedna ciekawostka, którą chciałem przygotować, bo sam mam z tym problem, to jest po kolei rozpoznanie każdego stopnia. Nie wiem, czy tutaj mamy każdy stopień, czy nie? Do dowódcy okrętu, czyli komandora podporucznika. To jest tak. Zawsze coś, więc nauczymy się rasa dobrze. Z pozdrowieniami dla wojsk lądowych. Uczymy, czym są stopnie marynarskie i jak brzmią. No to dawajcie. Łata, mój brat. Marynarz. Starszy marynarz. Starszy marynarz specjalista. Mat. Starszy mat. Bosman mat. Bosman. Starszy bosman. Młodszy chorąży marynarki. Chorąży marynarki. Starszy chorąży sztabowy marynarki. Podporucznik marynarki. Porucznik marynarki. Kapitan marynarki. Komandor podporucznik. Mietek, Mieczysław, AJ. Co się wydarzy w drugiej części? Dostałem swoją koję. Musiałem opuścić okręt w specjalnym kombinezonie piankowym i udać się do tratwy ratunkowej, a na koniec zostałem przydzielony do grupy abordażowej, z którą robiliśmy wjazd na drugi okręt w celu przeprowadzenia kontroli. Pomóż w rozwoju kanału i subskrybuj go, aby nie ominął Cię kolejny odcinek.